Tome was pięknie, szczęść wam Boże rolnicy! Proszę Państwa, witamy serdecznie wszystkich rolników, witamy wszystkich gości, każdego z Państwa osobno. Cieszymy się, że w tak ważnym dniu, jakim są dożynki w gminie Goleszów, jesteście Państwo razem z nami. Tegoroczne plony. Tak przodków zwyczajem gazdoszkowie myli, przyszli my tu z wieńcem, co my go uwili. Chcielimy te dożynki uczcić razem z wami, zatańczyć, zaśpiewać, cieszyć się żniwami. W wieńcu piękne kwioty, jako symbol chleba, kierego nam wszystkim w każdy dzień potrzeba. Dejcie go na ściany, jynnie wysoko, żeby nań padało zawsze wasze łoko. Lebo go przybicie z pola nad Dwiżami, byście pamiętali, żeście byli z nami. A to winszowanie szczęście by wam dało, żeby wam zaś na rok dobrze plonowało. Szanowni goście, z ogromną radością pragnę dzisiaj wszystkich Państwa przywitać. Cieszę się, że wspólnie możemy przeżywać tegoroczne święto plonów w naszej gminie. Ktoś może powiedzieć, że to nic wielkiego, ale przecież po raz ostatni spotkaliśmy się na dożynkach 3 lata temu, w 2019 roku. Wierzę, że czas ciężkiej próby dla naszej wspólnoty już minął, i ponownie będziemy mogli spotykać się chociażby przy okazji takich uroczystości jak dzisiejsza. Niechaj pandemie i wojny nas omijają. Życzę wszystkim Państwu, także obecnym tutaj obywatelom Ukrainy, spokoju i przede wszystkim pokoju, który tak bardzo brakuje współczesnemu światu. Ale dzisiaj zmartwienia odłóżmy na bok. Dzisiaj jest czas świętowania. Wszak dożynki są wyjątkowym wydarzeniem w życiu takich wspólnot jak nasza. To czas wdzięczności, radości, a także dumy z efektów ciężkiej pracy i ogromnego poświęcenia. To czas, gdy z szacunkiem i uznaniem patrzymy na pracę rolników. To oni ciężko harują od świtu do zmierzchu, budząc w nas nadzieję, że na naszych stołach nie zabraknie chleba i nie będziemy cierpieli głodu. Trud i poświęcenie rolników niewiele by jednak znaczyły, gdyby nie ich miłość do ziemi i zwierząt. Ta miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Ona po prostu jest prosta, zwyczajna, ludzka.
Bez miłości, która wypełnia rolniczy trud, nie byłoby darów, które trafiają na nasze stoły. Chcę, żeby ta prawda dzisiaj tutaj w Goleszowie mocno wybrzmiała. Rolnicy wkładają w to, co robią, ogromne serce. Potrzebują też naszej miłości, wyrażającej się w szacunku dla ich pracy. Jak niewiele musimy zrobić, by tę miłość okazać. Po prostu nie narzekajmy, jak swojskie zapachy rozchodzą się po okolicy. Nie denerwujmy się, gdy ranem kogut zapieje lub krowa zaryczy. Nie uskarżajmy się na warkot traktora pracującego do późnej nocy na polu. To są uroki życia na wsi, a jednocześnie jego niepowtarzalność i piękno. Dlatego bądźmy dla siebie wyrozumiali. Wzajemnie się szanujmy i dostrzegajmy w innych przyjaciół. Wiara w drugiego człowieka, nadzieje na lepsze jutro i miłość wyrażająca się we wzajemnym szacunku niechaj wyznaczają naszą codzienność. A wówczas nasze życie z pewnością będzie szczęśliwe, radosne i piękne. Tego nam wszystkim życzę w dniu Goleszowskiego Święta Plonów.